Podczas środowego posiedzenia Rady Miejskiej zapadnie decyzja, czy powstanie nowa jednostka miejska odciążająca dyrektorów szkół z prowadzenia buchalterii i spraw kadrowych. Dzisiaj w naszych szkołach jest pełna autonomia, co chodzi o sprawy finansowo-budżetowe i kadrowe. Każdy dyrektor odpowiada od początku do końca za wszystko. Chcemy tutaj również dyrektorów szkół odciążyć od tych licznych obowiązków, takich jako kierownika jednostki budżetowej. I CUF ma za zadanie świadczyć usługi na rzecz właśnie dyrektorów naszych szkół przedszkoli, a nie odwrotnie. Nie może być tak, że petentem w CUF-ie będzie dyrektor naszej jednostki. Tą funkcję usługową właśnie ma wykonywać CUF i to w pełnym słowa tego znaczeniu. Centrum Usług Wspólnych ma być podmiotem wyposażonym w nowoczesne narzędzia pracy, ma pozwolić na przeorganizowanie obiegu dokumentów i najogólniej rzecz biorąc usprawnić, w opinii prezydenta i skarbnika miasta, załatwianie spraw administracyjnych, nie ograniczając jednocześnie kompetencji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych i wychowawczych. Ci nadal będą zarządzać swoimi budżetami autonomicznie. Również poprawi się, myślę, że jakość pracy. W sensie takim, że no dzisiaj mamy w każdej szkole, w każdym przedszkolu tą pełną autonomię i jest osoba, która od początku do końca prowadzi te zagadnienia. Jeżeli będzie specjalizacja, jeżeli będziemy to mieli w jednym miejscu, to tam na pewno będzie jednorodnie i tam myślę, że wiedza na temat poszczególnych zdarzeń, księgowania tych zdarzeń, chociażby w księgach rachunkowych jednej i drugiej jednostki, będzie lepsza niż taka samodzielna główna księgowa, która gdzieś tam w zaciszu swojego pokoju zaksięguje tak czy inaczej, później dopiero kontrola to weryfikuje i okazuje się, że źle. Tutaj myślę, że unikniemy również przez to jakichś tam błędów, a one zawsze były, bo te sprawy zmieniają się i sprawy te finansowo-księgowe, rachunkowe czasami nastręczają dla głównych księgowych również wielu trudności. Prezydent nie ukrywa, że wprowadzi to ład organizacyjny na wzór korporacyjny, ale też przyniesie oszczędności. Przy czym, podkreśla Czesław Rankiewicz, nie nastąpi to od razu i nie nastąpi to kosztem pracowników administracyjnych oświaty. Centrum Usług Wspólnych będzie w zamyśle prezydenta obsługiwało 25 jednostek oświatowo-wychowawczych. Są to szkoły, przedszkola, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W Centrum Usług Wspólnych pracę znajdą księgowi, kadrowcy, informatyk, analityk i obsługa prawna. Łącznie będzie to według planu około 34 osób. Dzisiaj w szkołach te obowiązki wykonuje 55 osób. Część z osób, które są kwalifikowane do przejścia, ma uprawnienie emerytalne. 7 osób nabyło to uprawnienie emerytalne wcześniej już, w poprzednich latach, 3 osoby w tym roku, czyli 10 osób ma możliwość odejścia na emeryturę, bo to prawa, nie obowiązek. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tutaj czynnik ludzki jest no, najbardziej, można powiedzieć, wrażliwy i nie chcemy tutaj robić żadnej rewolucji, tylko to ewolucyjnie przeprowadzić i dochodzić do tego optimum, nie wiem, przez 2 lata. Także zdajemy sobie sprawę, że nawet w pierwszym etapie tych pracowników może być więcej niż rzeczywista potrzeba. Ale wiemy również, że dla części tych osób kwalifikowanych do przejścia będzie to niestety degradacja. Zachowujemy dotychczasowy poziom wynagrodzenia. Czy te osoby, które zdecydują się, które otrzymają propozycję i zgodzą się na przejście do CUF-u, nie tracą na wynagrodzeniu. Jeżeli ktoś miał wynagrodzenie głównego księgowego, to są
to wynagrodzenie zachowa. Niemniej jednak stanowiska nie zachowa, bo w tych 25 jednostkach mamy 25 głównych księgowych. A tam będzie jeden główny księgowy, kierownik pewnie tego działu finansowo-budżetowego, kierownik działu tego kadrowo-płacowego. Czy tutaj będzie degradacja stanowiskowa? Czesław Rankiewicz zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy zdecydują się na zmianę pracy. Nowe środowisko, nowe zadania, programy informatyczne, wszystkiego się trzeba na nowo uczyć. No jest bariera tutaj taka no mentalna, ludzka. I dla tych osób, które nie podejmą wyzwania, nie przyjmą propozycji, będziemy chcieli wypłacić rekompensaty. I tutaj oczywiście taka osoba, która ma uprawnienia emerytalne, wtedy by otrzymała i odprawę emerytalną, plus dodatkowo rekompensatę. Jak zapowiada prezydent, dwa etaty dla dotychczasowych pracowników administracyjnych znajdzie w ratuszu, w którym przybywa wakatów. Według projektu uchwały przedłożonego w środę Radzie Miejskiej, powstanie Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na pierwszy dzień 2020 roku. W ocenie Rankiewicza i skarbnika miasta Wiesława Stelmacha ostateczne zbilansowanie ponad 600 tysięcznych wydatków na utworzenie jednostki i jej ostateczną organizację powinno nastąpić w ciągu 2 lat.